Badaszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czemu mi znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Badaszewskich inwestycji. Tym razem o kolejnej inwestycji, która jak most Krasińskiego jest planowana. O terminach i aktualnym etapie pracy budowy na temat tej trasy powiem na sam koniec tego filmu. Natomiast chodzi oczywiście o trasę NS. Trasę, która ma przedzielić w teorii Warszawę, ale tak naprawdę ma ją połączyć i usprawnić ruch drogowy, głównie drogowy, bo tutaj nie są planowane żadnego rodzaju ciągi komunikacyjne, jeżeli chodzi o ścieżki. Znaczy, ścieżki rowerowe to będą, ale nie ma tutaj planowanej trasy tramwajowej. Przystanki autobusowe w teorii są planowane, ale to wszystko jeszcze jest tutaj na innym etapie. Węzeł Młynarska, węzeł, który powstał jako pierwszy element trasy NS, czyli tutaj łącznik z drogą S7, jak i również obwodnicą Warszawy w tymże miejscu południową, na przedłużeniu właśnie tej ulicy S79. Miała być w przyszłości tutaj trasa właśnie S7, prosto jadąca, na której trasie za chwilę się przelecimy. Jednakże po postulatach i zmianach prawnych będzie to trasa nie już jako droga ekspresowa, a droga główna z mniejszą dopuszczoną prędkością, dzięki czemu również będą tutaj takie zmiany jak to, że miasto to finansuje, a nie GDDiK, co znacznie zmniejsza prędkość budowy, bo jednak względy finansowe i tak dalej. No wszystko wiemy, ale dobrze, o tym później. Najpierw jak wygląda faktycznie kraniec tej drogi. Zwróć uwagę, że mamy taki ładny słup od sieci tutaj elektrycznej, jak i również mnóstwo betonów. Tu jest mnóstwo szkła zbitego, to jest chyba miejsce, gdzie faktycznie w nocą niezłe imprezy muszą się dziać. Jest jedno boisko. No i cały węzeł jest tutaj zakończony, już jest właściwie gotowy po to, aby dalej tutaj budować tę drogę. Jest to, tak, ten akurat odcinek jest zrobiony wedle starego projektu, więc tutaj jest faktycznie droga przygotowana, jakby dalej miała jechać droga szybkiego ruchu. Jak powiedziałem, to tak nie będzie wyglądać. Droga ma być przystosowana do tego, żeby to była droga miejska, ale jednak szybka. Coś takiego jak na przykład mamy Prymasa Tysiąclecia. To w ten sposób miałoby mniej więcej wyglądać. Tylko jeszcze bardziej sprawnie, żeby faktycznie oddziaływanie na miasto było jak najmniejsze. Taka trasa toruńska, tylko nie będąca drogą szybkiego ruchu. O, tak to bym powiedział. Ze zjazdami, jak na trasach szybkiego ruchu, ale z mniejszą dopuszczoną prędkością, bo jednak to jest środek miasta. Nie ukrywajmy, to jest przejazd faktycznie przez Wolę, przez dosyć dużą część dzielnic i za chwilę to zobaczycie. No, zaczynamy tutaj na styku bezpośrednio Mokotowa i Ochoty, w tymże miejscu, jak i również jeszcze Włoch. No i to wszystko w tym miejscu się zaczyna. Tak jak widzicie, nowe wiadukty są, na części z nich jest już ruch uruchomiony, no bo po prostu jest S79 otwarta od obwodnicy i już teraz to jeszcze piaseczna. No ale przelećmy sobie bezpośrednio nadal, jak widzicie, tutaj sobie staję i obserwuję oczywiście wszystkie loty dronami. Prosto, prosto jak w twarz strzelił będzie jechać ta trasa. Na wiaduktach większości trasy będzie to wyglądać tutaj na tym miejscu, bo jak widzicie, jest tutaj aktualnie torowisko kolejowe. I przy okazji najprawdopodobniej będzie to połączona przebudowa i torowiska kolejowego, i trasy NS, tak żeby to się działo wszystko w jednym momencie, ponieważ trasa NS jest planowana bezpośrednio nad całą, że tą infrastrukturą kolejową. I to zarówno na tej linii, jak i również na kolejnej linii bezpośrednio na Warszawę Gdańską. Także jest to podwójnie inwestycja powiązana z linią kolejową. Tutaj jest dosyć dużo miejsca. Zwróćcie uwagę, że tutaj są ogródki działkowe, nie bez powodu, ponieważ jest to rezerwa terenu właśnie pod tą trasę. Dlatego w tym miejscu jest ta przestrzeń, ale w większości i tak ta trasa będzie wybudowana nad linią kolejową, na wiaduktach, estakadach, w tunelach takich akustycznych. W tym miejscu będzie węzeł Grójecka, mniej więcej to jest planowany. Sam węzeł jest ciekawy, ponieważ będzie w formie ronda na wiaduktach jeszcze wyżej niż sama trasa NS i będą z niego zjazdy o łagodnym łuku, aby bezpośrednio dało się wjechać w nowo wybudowany odcinek ulicy Racławickiej, który aktualnie cały czas nie powstał. I do niej będzie właśnie zjazd z Grójeckiej i to wszystko będzie tutaj połączone w jeden cały węzeł z zjazdami na ten odcinek. Oczywiście tutaj planowane są ścieżki rowerowe i taka trasa, nie mówię już z mojego osobistego punktu widzenia, ale dla wszystkich mieszkańców Warszawy dałaby możliwość obwodnicy rowerowej centrum Warszawy, czego aktualnie również bardzo brakuje. To przelatujemy nad kolejnym przystankiem kolejowym, on nie jest ważny, ważna jest trasa NS.
Nad którym właśnie sobie tutaj lecimy. No i dalej tutaj oczywiście zakręcam. W tymże miejscu też za chwilę zobaczycie, miałem lekki problem, no bo jednak jestem dosyć blisko lotniska. Tutaj wszystkie pozwolenia, cały film był nagrywany przez 3 dni. Nagrywany jest 4 dnia, więc dosyć dużo czasu spędziłem przy tym nagrywaniu. No i w tym miejscu również widzicie tą rezerwę. Parkingi są nie bez powodu w tymże miejscu, budynków żadnych dalej bliżej kolei nie ma, ponieważ w tym miejscu widać dokładnie ten korytarz pozostawiony na tą trasę. No jest uwzględniony we wszystkich planach rozbudowy miasta cały czas. Więc to, że aktualnie nie jest realizowana, nie oznacza, że nigdy nie powstanie, po prostu powstanie później, ponieważ jest to ulica siłą rzeczy bardzo potrzebna dla Warszawy. Tu mamy linię WKD, która pojawia się. To jest na pewno problematyczny element, jednakże sama trasa będzie przewidziana tutaj z boku i będzie to węzeł z Alejami Jerozolimskimi. Jest to ogromny węzeł z bezpośrednim również zjazdem z Alei Jerozolimskich jadących od granicy miasta, skręcających właśnie w kierunku tym, którym teraz lecimy, czyli w kierunku Bemowa. To jest ciekawe miejsce, ponieważ tutaj ten węzeł będzie ogromny. Same Aleje Jerozolimskie będą podzielone na dosyć dużą ilość skrzyżowań w tymże miejscu, tak żeby również tutaj ruch, który wiemy, że jest ogromny, nie ucierpiał w tymże miejscu. A sama trasa NS, z tego co widzę, w tymże miejscu będzie miała około 6 jezdni. Łącznie 6 jezdni. Będzie się to znajdować wszystko z boku, po prawej stronie, nie tak jak teraz lecimy dronem, ja to akurat nie wiedziałem dokładnie tego. I później tam lekkimi zakrętami, też trochę inaczej niż lecimy w tymże miejscu dronem, będzie trasa przecinać całą część tego kolejowego imperium. Również SKM-kę, pomiędzy dwoma budynkami SKM-ki jest to planowane, konkretnie nad jednym budynkiem, tam po lewej stronie jest to planowane, żeby tutaj faktycznie powstało. No i tu będzie właśnie przecinać i to jest według mnie najważniejszy element tej całej trasy NS. Już pomijając bezpośredni szybki dojazd do lotniska, który będzie uzyskany dzięki dojazdowi do Mordoru, to będzie to bezpośredni przejazd nad tą linią kolejową i tymże miejscem, który aktualnie bardzo odcina te dwie dzielnice. Wola w tymże miejscu, która łączy się dalej z Ochotą, jest bardzo tutaj podzielona. Jak i również Bemowa, ponieważ tutaj właściwie ulic poza Prymasy Tysiąclecia i wąską ulicą już bezpośrednio na Włochy, właściwie połączenia dobrego nie ma. Tu jest kolejny węzeł, który widzieliście. Ja go nazywam osobiście Fort Wola, ale nazywa się oczywiście węzeł Połączyńska. Jest to skromny węzeł w teorii z jednym bezpośrednim zjazdem w kierunku centrum Warszawy zjeżdżającym z Bemowa, jeśli pytacie się jakieś o specjalne zakręty. Czyli to będzie taki jeden węzeł, a też to będzie w formie ronda wybudowanego na wysokości ulicy właśnie Połączyńskiej, a sama trasa NS będzie przebiegać górą. Tu mamy Fort Wola, który aktualnie jest przebudowywany i nie bez powodu on jest tak wycięty i tak daleko od właśnie linii kolejowej, bo w tym miejscu jest zaplanowany cały ten węzeł od trasy NS, czyli węzeł Połączyńska. W tymże miejscu to właśnie będzie się znajdować i te ścięcie jest dokładnie pod kształt nowych ulic i pod kształt prześwitu na trasę właśnie tą, którą tutaj jest planowana. Także to wszystko jest tutaj uwzględnione i budynki wszelkie, jakie widzicie na trasie, są dlatego, bo powstały albo jeszcze wcześniej, albo to są budynki, które mogą zostać szybko wyburzone. Nie są jakimś dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o ten obiekt. Dalej linia już będzie przebiegać właściwie bezpośrednio albo nad linią kolejową, albo lekko obok, dzięki czemu będziemy dojeżdżać bezpośrednio do węzła Bemowo. I właśnie na tym odcinku, tutaj przez Jelonki, mamy też linię kolejową, która ma zostać zmieniona, ponieważ tutaj są planowane przystanki właśnie w tym miejscu, mniej więcej pierwszy przystanek Warszawa-Jelonki, przy Forcie Wola również jest planowany przystanek kolejowy dla nowej linii kolejowej, właśnie tutaj będzie jechać bezpośrednio do Ożarowa Mazowieckiego, łącząc Warszawę Gdańską i dalej pewnie jeszcze wschodnie, Dębeletów i inne fanaberie. Co ważne, ta linia kolejowa jeszcze czeka na taką przebudowę, jak i również w tym miejscu będzie przystanek osobowy, nazywający się najprawdopodobniej Ulrychów. Natomiast tutaj jest węzeł drogowy Gruczewska. I również tutaj ta przestrzeń z boku jest pozostawiona na tą trasę, bo w większości mimo wszystko teraz linia kolejowa ma być pozostawiona na wierzchu, nie ma być nad nią trasy NS, no po prostu względem bezpieczeństwa. Koszty są oczywiście mniejsze, jeżeli to jest na nasypie, a nie w formie wiaduktów, no i też utrzymanie jest tego wiele lepsze. Tu mamy skromny, lekki pociąg PKP, który sobie puściło w tymże miejscu, ponieważ ta linia kolejowa aktualnie jest głównie używana do celów pociągów towarowych, ewentualnie przejazdy techniczne pociągów podmiejskich, no i czasami pociągi dalekobieżne z Warszawy Gdańskiej tym dojeżdżą. To jest stacja metra Ulrychów, którą właśnie w tymże miejscu widzicie i to jest mniej więcej droga dojścia do przyszłego przystanku osobowego, który będzie się znajdować właśnie w tym miejscu, czyli PKP Ulrychów. O tej linii kolejowej, planowanej przebudowie i planowanych przystankach jeszcze będę mieć przygotowany dla Was niedługo film, więc możecie na to spokojnie czekać,
Nie wiem dokładnie kiedy, ale będę o tym też zamierzać zrealizować film w najbliższym czasie. Tak będzie wyglądać ten węzeł. Co do samego węzła? Będzie podobny w zasadzie jak wszystkie tutaj pozostałe. Sam wiadukt czeka na tą przebudowę od dawna, ponieważ ten wiadukt nie jest remontowany od dawna. Nie ma tutaj nowej ścieżki dowodowej asfaltowej, nie bez powodu, ponieważ nie chcą tego demontować, jeżeli wiadomo, że tutaj ta trasa ma powstać. Wiadukt całkowicie zostanie zrównany z ziemią, ponieważ w tym miejscu jest planowana nowy wiadukt, nowy cały węzeł, ponieważ w tym miejscu będzie rondo. Trasa NS najprawdopodobniej, z tego co widzę, będzie jechać dołem z czterema jezdniami i tutaj już ten węzeł się zaczyna rozszerzyć w kierunku właśnie kolejnego węzła, czyli węzła Armii Krajowej, ponieważ bezpośrednio są te węzły dosyć blisko siebie. I on już w tym miejscu się będzie zaczynać. Już w tym miejscu będzie pierwszy fragment. Ja mam jeszcze niedokładne mapy, które tutaj oglądam. Już to są trochę nowsze. Ale zanim o tym powiem, to zwróćcie uwagę na ten wiadukt drogowy i wiadukt tramwajowy. To jest miejsce na kole. Tutaj jest przeklęte przez wszelakich drogowców ZDM, tramwaje warszawskie. Nikt tego miejsca nie lubi, ponieważ jest to miejsce sporne. Tu miał powstać drugi wiadukt na drugą jezdnię dookoła ze ścieżkami rowerowymi. I całe koło miało mieć ścieżki rowerowe, nowe ulice, nowy układ jezdni. Nie tak jak teraz jest, tramwaje mają bardzo wąskie miejsce i jest wysiadanie na jezdni w tych miejscach. To wszystko miało być przebudowane w tymże miejscu. Nie zmieniło się to, ponieważ mieszkańcy się nie dogadali z zarządem dróg miejskich i z tramwajami, więc tramwaje przebudowały tą trasę pod siebie. Nowy wiadukt oni wybudowali sami, bez budowy całkowicie tutaj nowych ulic w tymże miejscu. I to jest jedno z tych skandalicznych miejsc, gdzie nie ma ścieżki rowerowej również, a są tylko i wyłącznie schody. Co prawda jest już tutaj szyna, więc nie jest aż tak tragicznie, ale jest to miejsce, które faktycznie dosyć mocno na tym ucierpiało. Natomiast sam węzeł Armii Krajowej, który w tym miejscu powstanie, jest to ogromny obiekt i on powstanie szybciej niż sama trasa NS, ponieważ jest to fragment drogi S7, która będzie budowana na właśnie tym odcinku Warszawa-Czosnów i w tym miejscu GDDK buduje ten odcinek również z tym całym węzłem, ponieważ oni po prostu chcą się podłączyć z Armią Krajową w tymże miejscu z tą też trasą i obwodnicą Warszawy, więc to będzie powstawać niezależnie od trasy NS, oczywiście ze wszystkimi zjazdami na trasę NS, wszystkimi wiaduktami, z tym, że będzie to najprawdopodobniej ślepo zakończone, tak samo jak ten odcinek przy Mordorze. Kiedy to powstanie, tego nie wiem dokładnie, ponieważ ostatnie decyzje, jakie były tutaj w informacjach o trasie S7, to jest podpisanie umowy tutaj na opracowanie mniej więcej, jak to wszystko ma wyglądać i to jest właśnie 18 września 2019 roku, czyli dosyć dużo czasu temu. Z tego co kojarzę, ostatnio do tego tematu wrócili, dostali chyba już kolejne właśnie jakieś, dostali to co mieli tutaj zrealizować i będziemy się niedługo przygotowywać do placu budowy i rozpoczęcia całej tejże inwestycji. Sama trasa będzie jechać dalej prosto. Dalej prosto, zahaczając o kawałek lotniska Babice, przejeżdżając po nieużywanym najczęściej pasa, również węzłami tu, tam dalej, nad trasem mostu świętokrzyskiego, na trasę mostu północnego, nie świętokrzyskiego, tylko północnego, jak i również z węzłem w kierunku tunelu do Bornerowa pod lotniskiem Babice, czy również takimi innymi odcinkami, jak tam dalej, z wyjazdem już bezpośrednio na Modlin. Więc to wszystko będzie realizowane przez GDDK, również z tym węzłem. Sama trasa, tamtej trasy wam zbytnio nie pokażę, jak będzie budowana, dopóki się nie rozpocznie, ponieważ siłą rzeczy tam jest rejon bliskiego kontaktu z lotniskiem Babice i nie jestem w stanie zrealizować aż tak obszernego filmu, bo on przecina lotnisko Babice i tam latać dronem nie mogę, a samolotem aż tak często nie lata mimo wszystko. Sam węzeł jest na tyle obszerny, że on nie dochodzi nawet do tego miejsca. Jak widzicie tutaj ten wiadukt ulicy w tymże miejscu z zjazdem właśnie w kierunku koła, za nami będzie się kończyć ten węzeł i za nami będą zjazdy przed tym tunelem całym, przejazdem dołem, właściwie przed tym wykopem będzie ten przejazd. Tutaj widzicie właśnie ten odcinek, o którym wam mówiłem. Jedna się zmienia na starą, jednopasmową ulicę, drugiej jezdni nie mamy, ścieżki rowerowe znikają, ucinają się i w tym miejscu tylko tramwaje sobie wyremontowały odcinek, który i tak nie jest w najlepszym stanie, bo i tak czeka na główną przebudowę, właśnie w związku również z przebudową trasy NS, bo wtedy wiadomo, jeżeli będzie i tak to rozwalane, to wszyscy wam powiedzą jedno, jeżeli to będzie do przebudowy,
to po co robić to teraz? Po co marnować pieniądze podwójnie? Oczywiście są inwestycje, które są robione specjalnie i tak po to, żeby zostały przebudowane ponownie, bo większe są z tego zyski finansowe, ale to jest zupełnie co innego. No i w tym miejscu mamy ponownie dwie jezdnie, właśnie to jest odcinek tego wiaduktu, ale ścieżek towarowych i tak tutaj nie ma, pętla samo koło jest, no tak, w bardzo ciekawym stanie. No i sam odcinek dalej bezpośrednio do pętli tramwajowej, zajezdnia Wola czeka na główną przebudowę, jeżeli chodzi o część tramwajową, jak również o część drogową, no i właśnie brakujący odcinek całkowicie ścieżek towarowych w tymże miejscu. Oczywiście na całej trasie trasy NS jest, jak i również w tym miejscu dookoła, dużo problemów, jeżeli chodzi o rodzinne ogródki działkowe, ponieważ większość tej trasy jest planowana na ich terenie, jednakże ROT powstaje w tych miejscach, który jest rezerwą pod przyszłe inwestycje drogowe, kolejowe, tramwajowe, wszelkiego rodzaju i one są tylko tam chwilowo. W dalszym etapie rozwoju miasta te wszystkie miejsca mają być zlikwidowane. Co wy o tym sądzicie? Od trasie NS. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Bezpośredni przelot nad całą trasą NS zobaczycie już za dwa dni w formie filmu z przelotu. Ja jestem ciekawy waszych komentarzy od trasie NS, co wy o tym sądzicie. Dla mnie to jest ulica, która odkotkuje prymasy tysiąclecia. No i na koniec na pewno jesteście ciekawi, kiedy faktycznie ta trasa powstanie. Ponieważ jest finansowana ona przez miasto stołeczne Warszawa, to musiałem napisać do Szrymu, czyli stołecznego zarządu rozbudowy miasta i odpowiedzieli mi, jak to wygląda. Niestety sytuacja jest taka sama, jeżeli chodzi o most Krasińskiego i całą trasę Krasińskiego, czyli inwestycja nie jest uwzględniona wśród zadań inwestycyjnych realizowanych przez stołeczny zarząd rozbudowy miasta, wymienionych na wieloletni program finansowania miasta stołecznego na lata 2022-2050. W związku z tym nie prowadzimy prac związanych z jej przygotowaniem. Pozdrawiamy. Taka jest odpowiedź. Niestety tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tą tacę. Miejmy nadzieję, że powstanie. Tylko nie wiemy jeszcze kiedy. Do zobaczenia. Cześć!